Neutralność to pojęcie, które w psychologii zostało szczegółowo opisane przez amerykańskiego psychiatrę Davida E. Hawkinsa. Według niego neutralność to stan emocjonalny, w którym człowiek nie reaguje silnymi emocjami na bodźce zewnętrzne, ale również nie jest obojętny czy bierny. To stan równowagi, w którym jesteśmy w stanie zaakceptować rzeczywistość taką, jaka jest, bez oceniania jej jako dobrej czy złej. Jak się zachowuje człowiek w stanie neutralności? Osoba, która osiągnęła stan neutralności, nie daje się ponieść emocjom. Nie oznacza to jednak, że jest pozbawiona uczuć. Wręcz przeciwnie, taka osoba jest w pełni świadoma swoich emocji, ale potrafi je kontrolować i nie pozwala, aby wpływały one na jej zachowanie. W sytuacjach konfliktowych taka osoba potrafi zachować spokój i nie da się wciągnąć w kłótnię. Zamiast tego stara się znaleźć rozwiązanie, które będzie korzystne dla obu stron. Czym neutralność różni się od obojętności czy bierności? Obojętność to brak reakcji emocjonalnej na bodźce zewnętrzne. Osoba obojętna nie interesuje się tym, co się dzieje wokół niej, nie angażuje się w żadne działania. Bierność natomiast to postawa, w której człowiek nie podejmuje żadnych działań, nawet jeśli sytuacja tego wymaga. Neutralność różni się od tych dwóch stanów tym, że osoba neutralna jest świadoma tego, co się dzieje, ale potrafi zachować spokój i nie dać się ponieść emocjom. Dlaczego warto dążyć do stanu neutralności? Neutralność to stan, który pozwala nam na lepsze radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami. Osoby, które osiągnęły ten stan, są często postrzegane jako bardziej kompetentne i godne zaufania. Neutralność pozwala nam również na lepsze relacje z innymi ludźmi, ponieważ potrafimy zachować spokój i nie reagować emocjonalnie na każdą prowokację. Podsumowując, neutralność W.G. Hawkinsa to stan emocjonalny, który pozwala nam na lepsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i zachowanie równowagi w życiu. To nie obojętność czy bierność, ale świadome kontrolowanie emocji i reakcji na bodźce zewnętrzne. Dążenie do osiągnięcia stanu neutralności może przynieść wiele korzyści zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.